Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Spellforce 3. No niestety okazuje się, że do dnia premiery będziemy musieli sobie małymi dawkami tę grę fundować, z tej racji, że dostałem wiadomość od twórców, po premierze zapis wersji prasowej niestety nie będzie działał i będzie trzeba rozpocząć naszą przygodę od nowa, więc żeby później nie nadganiać i nie pogubić się w tym, jak rozwinęliśmy nasze postacie, co się tu wydarzyło, myślę, że do dnia premiery jeszcze jeden, dwa odcinki, ale okej. O tych smutnych rzeczach teraz nie rozmawiajmy, czas na przygodę, a tutaj się będzie działo naprawdę sporo, bo na początek mamy punkty do rozdania. Mniej więcej sobie szybko przyjrzałem, jak to wygląda. Myślę, że dla naszego kolegi oburęczność, może pokrótce pokażę, jak to się mniej więcej prezentuje. Czasem to są specjalne moce, które możemy wykorzystać podczas walki, czasem też zdolności pasywne, tak jak na przykład w tym przypadku, które pozwolą nam zadać dużo większe obrażenia, tym bardziej, że nasz kolega korzysta z oburęczności. W każdej dłoni dzierży miecz, którego nawet jakbyśmy chcieli, to nie moglibyśmy podmienić na broń na przykład dwuręczną, gdzie też miał tu możliwość rozwoju w tym kierunku. No dobra, ale tak pokrótce, tu nasza czarodziejka niech dostanie cokolwiek. I to chyba aż tak istotne nie jest, co byśmy chcieli przepisać. Co najwyżej inteligencję. To może wpływać na czary, ponieważ dużo szybciej odnawia regenerację skupienia, a z tego, co zrozumiałem, to no właśnie, leczące zaklęcia kosztują nas skupienie, więc dobrze, to się ze sobą łączy. W tym kierunku możemy pójść. Anselm może krzyczeć na przeciwników, tym samym zwabiać ich do siebie, jak rozumiem. Zmusza do zaatakowania rzucającego czar. Okej. Albo... No właśnie, damy mu to tarczę i miecz. Tak miło. I nasz kolega łucznik, myślę, że krwawiąca strzała. Tu nie trzeba tłumaczyć, dodatkowy efekt krwawienia. Nie wiem, kogo spotkamy w tych lochach, więc może się nam nie przydać. Co istotne, tutaj też wspominacie, mamy dodatkowe możliwości umiejętności na QERF. Możemy to też tutaj kliknąć. Z tego, co wiem, można też przeciwnika, jak i nas, zaznaczyć w trakcie ataku. O, tak samo jak tutaj możemy dać uzdrowienie. U przeciwnika dochodzą jeszcze dodatkowe opcje, gdzie możemy rzucić jakieś zaklęcie. To jest chyba najłatwiejsza... What? Najłatwiejsze rozwiązanie. Okej. Okay. Przy okazji możemy też tu podejrzeć właśnie mocne i słabe strony. Znaczy mówię, to jak trafimy na kogoś w tych lochach, to wtedy to sprawdzimy nieco lepiej, bo można tutaj mówić, ale nic tak nie działa dobrze jak pokazanie tego w praktyce. O właśnie, mamy, o. No zobaczymy, jakie krwawienie z niego tutaj wyjdzie. Dobra, zobaczymy na wszelki wypadek, tak. No właśnie, a jednak krew leci. Kto by pomyślał, że w tym suchym ciele jeszcze coś się znajdzie żywego. Żywa tkanka. Tutaj widać też efekt krwawienia. Czy działa to bardzo, bardzo fajnie. No trochę też kują w oczy te angielskie teksty, ale tak, dlatego też mam w planach poczekać jednak do tej premiery, żeby przedstawić to w jak najlepszy sposób, czy jak najpełniejszy. Czy tu mamy... Nie, myślałem przez chwilę, że tu mamy jakieś przejście dalej. Ale okej, okay, jakby co to F8, lista naszych zadań, no tutaj też to jeszcze po angielsku tak mniej więcej opisane, ale na ten moment może mamy zlokalizować naszych tutaj zbójów. Zobaczyć, gdzie się kryją. Ta lampa nas oszukała. Właśnie, tutaj te łupy. No, warto je zbierać. Ostatnio gdzieś mnie to pominęło, ale na szczęście na mieczu, który nie był specjalnie wiele wart. Okej. Okay. A na pewno nie tyle, żeby teraz się stąd cofać. Oj, gdzieś słyszę biesiadę. Bez nas biesiada. O. Blazes, did you hear that? Must be the troubles you mentioned, Carpal. Whatever it is, it plays into our hands. They won't hear us coming. No dobra, patrzę, czy udałoby nam się jeszcze coś innego tu wykorzystać. A weź cios tornada, otóż to. Rozumiem, że też i przyjaciele oberwali. Czyli pomarańczowe pole oznacza skupienie, które możemy przełożyć na czar. Jeszcze zobaczę, ona jako taką many nie ma. Czyli samo skupienie możemy przełożyć na czar, bądź ewentualnie dodatkowe umiejętności, możliwości. Panie, to, a moment, coś nas tu ominęło? Nie. No tak patrzę teraz na minimapę. O, odnaleźć się w niej to jest nie lada wyzwanie, czyli tamto coś jest tu. Czyli tak naprawdę to, co jest na dole, jest w tej chwili u góry. A, no przydałby się jeszcze jakiś samouczek do korzystania z mapy. Nie, no poradzimy sobie. Stanę.
Aha, czyli rozumiem to stany, czyli tak, mieliśmy przed momentem na przykład krwawienie, o właśnie. Miał ten idealny stan. Easy peasy. O, tu coś leży. I pięknie, jeszcze ile złota. Te kościotrupy to jednak są coś warte. Wiesz wszystko? Wiesz wszystko, w najgorszym wypadku, no właśnie, to jest też wartość jakaś, no... Przypuszczam, że bez końca nie będziemy mogli tak dźwigać, ale... Mhm. Później będziemy się tym martwić. No poukrywali te skarby przed nami, nie, nie, nie. A, nie na alt, tylko na... Dobra, chyba wejdziemy. Na kontrol. Bierz wszystko. I tutaj też bierz wszystko. No dzisiaj wygląda na to, szykuje nam się ta bardziej RPGowa część gry. O, i tu zaczyna to wyglądać pięknie. Może warto by było właśnie coś już przypisać naszym towarzyszom. No ale zobaczymy w trakcie. Dzisiaj ta RPGowa, gdzie typowo jakoś nie stawiamy budynków, nie zakupujemy jednostek, a co najwyżej rozwijamy nasze postacie, czy też tutaj zwiedzamy lochy, szukamy jakichś dodatkowych... A! Jakichś dodatkowych pieniędzy. Moment, moment, on jeszcze żyje. Znaczy nie żyje teoretycznie, ale żyje tak naprawdę. Takie to zbóje. Idziemy poszukać w skrzyniach. A nuż się kryje w nich coś dobrego. Jakbym widział te schody szybciej, no to byśmy ominęli parę rzeczy. No dobra sprawę. Wiesz wszystko. Wiesz wszystko. A nuż ktoś w ekipie biega z byle jakim mieczem i... Warto będzie mu to podmienić. No co prawda szef z epickim, więc nie ma co tam nawet się tym interesować, żeby mu coś zmieniać. Ale reszta? Reszta niekoniecznie. Chyba dochodzimy do pierwszego tajnego, dziwnego punktu, gdzie chcieliśmy się dostać. Mam nadzieję, że ich jako tako nie idzie pominąć. No ale to wyjdzie w trakcie. O, moment. Tego tutaj zaatakuj. Nawet rzuć mu krwawicę. Albo snajper. O, pojedynczy cel. No i... Oho. Dobra, jak się już nie poli, to jest dobrze. Pewnie jakby korzystać częściej z tych tornado, te sprawy, to... Można by było tu coś więcej zdziałać, ale na ten moment przeciwnik jest na tyle spokojny. Co jest to miejsce? Co to są te głowy? To jest dobra pytanie. Może jest przyczyna, dlaczego Tahar wybrał to miejsce dla jego rebelii. Pięknie, podoba mi się też wprowadzenie tej opowieści w to wszystko. Zobaczmy, czy łuk, który teraz dostaliśmy... Ło, no właśnie, tych śmieci już tu nazbieraliśmy tyle. Tobie można by było coś zmienić. Jednoręczna, lubi jednoręczne, to damy mu o. Pyk. Nie wiem, jak statystyka... Tutaj jest. 23, 27, 44, 46. No zupełnie inna robota. Jeszcze nasz łucznik, gdzie tu się krył. 8-10. To chociaż na tyle. 12-15. No niestety kuszę, a potrzebuję więcej siły. Czyli warto też w przypadku łucznika rozwijać i takie zdolności. Ta siła nie była taka zła, bo ostatecznie moglibyśmy teraz korzystać z kuszy, która zadaje naprawdę fajne obrażenia. A też potrzebuje zręczności, jak widać. No dobra. No to nic lepszego nie wymyślimy tobie, kolego. Możesz sobie tarczę jeszcze tak ładniej będziesz wyglądał. A nie. Nie będziesz, tak? Kto będzie trzymał tarczę? Jak to łuk? W ręce. No dobra, a czy nasza koleżanka może przyjąć coś jeszcze, tak? Nie, nie może. I co najwyżej moglibyśmy talizman dorzucić. Jakby miała zginąć, to z tego co wiem. A nie, to nie ten. Myślałem, że to ten talizman, który w przypadku śmierci daje jeszcze wskrzeszenie. Yes. O! Kolego, a ci się to świeci jak psu? Zresztą, zobaczmy co tu leży. Wydobyte były ze specyficznego kamienia. Wyglądałem niczym świeżo wypolerowany albaster. Gładki w dotyku, pozbawiony jakichkolwiek zabrudzeń. Sure. Bez złudzeń nas to nie interesuje. Chyba. Tak, nie, nie interesuje. Lecimy. Panie, jakiś sklep w tych lochach, żeby to sprzedać? Dobra. Myślę, że warto mimo wszystko, jak sobie tak biegamy, odwiedzać te wykrzykniki. Jak widać, czasem można znaleźć coś wartościowego. Może nam pomóc w tej przygodzie. Nie wiem, czy ten pierwszy wykrzyknik nie krył się jednak mimo wszystko gdzieś tutaj. A nie, no to nie po to te mostki tutaj sklepki stawiali, żeby buty sobie zamoczyć. A jeszcze lepiej. A halo, halo, halo. Ja wiem, że to impreza. Ale panowie, stanowicie pierwszą linię na tym froncie. Okej.
No i taki cios to jest jednak, no to jest buła, to jest buła, dobra, tornado. Raz jeszcze nie możemy niestety, możemy cios tarczą, a zobaczmy cios tarczą. Ło, ten kolega to bi ich tarczą, a nie bułą tutaj. Buławą, dobra, niech będzie. Władca pierścieni zwierciadło mroku. Zdobienie zwierciadła zostało zaprojektowane, poświęcone przez samego przywódcę cnoty. Dobra. Panie, ale co? Chroni wiernych przed podstępną czarną magią. O, to już lepiej brzmi. Czyli fajnie, jeżeli ktoś ma świński ryj. Ale to trzeba mieć budowę osie, żeby taki założyć. Weź wszystko. Co ciekawe, zobaczymy, czy tego zwierciadła nie możemy przypisać. Tutaj nasz kolega idzie na pierwszy ogień zawsze. Bierz, znaczy zwierciadło. A wyglądał jak pierścionek. Ale niestety... jest za słaby w barach, żeby założyć ten hełm. No chyba nie mamy nikogo przy budowie osia, żeby tak coś z tego zrobić, więc tyle. Tyle. No ale tak widać, teraz jakby się pojawił jakiś czarnoksiężnik z czarną magią. No to... jeden problem z głowy. Myślę, że na alt chyba to jest wygodniejsza opcja, bo można też tutaj tak te QE i tak dalej. Q? Not now. No not now nie, ale można też z tego korzystać, ale myślę jednak, że na alt to mamy też takie chwilowe zwolnienie czasu i podejrzenie tych statystyk, czy w ogóle warte to jest grzechu. O. No i zabrałem wszystko. Dobra. O! Siema, wy chcecie walczyć? Co to było? No, to już wiedzą o nas. Dobra, czyli jeżeli chcieliśmy wejść po cichu, to... to właśnie nie weszliśmy. Ło, panie! Ty, ale uważaj, jak do tego podchodzisz, bo ja nie wiem, czy to jest... czy to takie mądre tutaj stać? Walnij go tarczą. Śmiercionośne uderzenie, no właśnie. Jeszcze go powaliło do tego wszystkiego. Wszystko, co mamy. Krwawice. I tyle. Nic lepszego nie wymyślimy. O, ale on też może nas ogłuszyć. Dawaj raz jeszcze. Tora. Chyba nie uderzy. O, uderzył raz jeszcze. Już z tego co widziałem, to możemy rozbiegać. Żwir i kamienie unoszą się w powietrzu. Wirują, po czym znikają. To musi być jakaś magia ochronna. Zapewne sprawka magów. Tara, ty, ale... a, myślę, że coś możemy podnieść z tego trupa. A, to nic. Moment, nim pójdziemy dalej, to jest dużo procentów. Te dźwięki jak w horrorze trochę przerażają. Bierz wszystko. Naszą armię tutaj ugościmy tym. Nie, ale powiem wam, że jest... no nie wiem, chciałbym... może to przez sentyment, ale naprawdę świetne to jest. Ta gra, to połączenie... nie zakładałem, że po dwóch misjach już będę tak zdecydowany do tego, żeby serię w pełni nagrywać i o, laska magii. Niecierpliwie czekać na więcej. Coś czuję, że się tak... ostatecznie 35-40? A, ale jest rzadka. I więcej warta. To dlaczego? Mniejsze obrażenia. A, zadaje obrażenia od białej magii na niewielkim obszarze. A tutaj tego nie ma. Dobra, przetestujemy. Masz tą laskę. Ja nie wiem, czy się doczekamy w takim razie. To, tak na spokojnie do dnia premiery, nie grając. No ale, będę trenował silną wolę. O, nasi tutaj muszą, to ja muszę jakoś. Okej, okay, siema kolego. Przećwiczymy nową laskę. A tobie, na tego dobrze by było krwawie... o, on jest praktycznie na wszystko odporny. Właśnie tutaj warto też patrzeć na te statystyki, oj, proszę bardzo. Albo właśnie na wszystko był nieodporny. Może i w ten sposób. Dobra. Idziemy w drugą stronę niż powinniśmy, ale wydaje mi się, że właśnie, to mogą być nagrody. Kurczę, przecież... jesteśmy tu z powrotem. O! Skupienie plus 5. To by było całkiem niezłe dla maga, przypuszczam. Jakby rzucać więc. Chociaż. Moment, czy ona rzuca jakieś czary? Nie. Dla naszego łucznika, Bernard, ty dostaniesz. Bernard akurat dość często korzysta z tych różnych strzał, snajpera i tak dalej, co wydaje się być całkiem fajną opcją. No dobra, to już śmigaliśmy, więc lecimy prosto. Za misją.
No tak prosto nie, czekaj. Misja. O, jest tutaj. No ale to prawie to samo. What the heck is that? Doesn't matter. Just kill it. No właśnie. To nieistotne, atakuj. Krwawica, zaraz zobaczymy, czy był podatny. Właśnie się zastanawiam. Aha, tu jest. Rezystancja 20, minus 60, czyli na czerwono jest. O! A ten jest całkiem cwany. To mi się nie podoba. Dobrze, że jest taki wolny. Czyli jak rozumiem, podatność jest na czerwono, a na niebiesko jest taka w miarę odporna bestia. To dostanie starczy. O! Markował ten cios. Markował ten cios długo. I tyle, co z tego wyszło. Wchodzimy. Trochę się poczułem jak w wieśku podczas walki z golemem. What the? Stop him! Gwen! This is just the beginning. No! Anselm. Anselm. Sir? Get a healer in here to take care of your sister. She's dead, sir. And get a mage. Maybe he can track where that portal led. Wait. General? What? I think this one is still alive. Wonderful. A treacherous traitor. Remove that sack. I believe explanations are in order. 8 years have passed. After you attempted to betray your father, Isamu Tahar, he tried to set an example by executing you and the other conspirators in front of his followers. General Noria saved you and took you under his wing. Despite the Mage Wars being over, disquieting developments are taking place, backed by the common folk. A cult called the Purity of Light has risen to power and is orchestrating a witch hunt of mages. Co istotne, ten... Aha, akurat to się tekst pokrywał, bo ostatnio widziałem, że niekoniecznie musi. No ładnie zaczęli grać, a my mamy to przerywać. No cóż, ale jak trzeba, to trzeba. No i pięknie. O to też pytaliście, czy będziemy mogli stworzyć naszą własną postać. Proszę bardzo, jest nasza własna postać, więc bez obaw, jest tak w poprzedniej części. Okej, możesz pomóc zabitym bohaterom, jeśli wybierzesz innego członka. I klikniesz na to takim, a jak martwemu mamy pomóc? Okej, mapa świata. Dobra, party i tak dalej. Czyli właśnie, to cała nasza zabawa w koopie. No dobra, to ja spróbuję go jakoś tutaj stworzyć fajnie. Tutaj, jak widać, można różne... Różne ciała, różne głowy. No właśnie, tam trochę taki Blaskowicz. Fryzury. Brody. Kolory. Kolory skóry. No i tutaj punkty, tak widać, co nam przypisują. Myślę, że siły trochę warto dodać. To jednak, co prawda, raczej będę szedł w kierunku ucznictwa, chociaż... Widzimy się za chwilę. Oj, sobie posłuchaj jeszcze muzyki przy okazji. Możemy też płeć zmienić. No, kolego, tak to się nam wstępnie zaprezentował. Taki Geralt trochę... A może Geralt z brzuszkiem byłby lepszy i na akcję. Ale nie, tak serio myślę, że ta postać robocza może tutaj z nami dalej podążać. Może się jeszcze zmienić po premierze. Największy dylemat mam, jeżeli chodzi o nasze talenty. Możemy wybrać tylko 3. Na przykład jak zrezygnujemy z białej magii, możemy mieć w czarną magię, która służy do zadawania obrażeń. Biała bardziej do leczenia siebie i sojuszniczych jednostek. Mamy też elementalizm. Do tego dochodzi, no i właśnie, to jest dziwne, bo normalnie powinienem wybrać łucznictwo, dyscyplina, czyli bardziej takie defensywne umiejętności, jak i ofensywne brutalność. No i pomyślałem sobie, że spróbujemy zrobić takiego tanka, żeby on szedł w pierwszej linii i walił wszystkich. Chociaż nie wiem, czy nie fajną opcją byłoby również stworzenie kogoś takiego mocno dystansowego, czyli dorzucić łucznika, czarną magię i ewentualnie też białą magię, żeby leczyć, żeby zadać obrażenia magiczne, żeby też trochę postrzelać. Albo zrezygnować z białej magii, dodać łucznictwa, żeby ewentualnie próbować zabić z ukrycia. Ale wtedy to nam się nie pokrywa ze zręcznością. Więc jeszcze nie wiem, jak ostatecznie nasza postać będzie wyglądała, ale wstępnie w ten sposób. A jeżeli ktoś by miał jakieś propozycje, to jak najbardziej zapraszam do komentowania. Może coś tu ugadamy lepszego. A teraz leć, Korleju, i ubierz się.
Tandar, the cradle of human civilization. We know war. It has been at our side for millennia, coming and going with the indifference of the tides. Our most recent sprouted from rebellion. For reasons unknown, a mage by the name of Isamu Tahar gathered the noble houses behind him in an attempt to overthrow the crown. His magic brought mayhem. Arcane fires burnt towns to ashes. Abominations ravaged the battlefields. Men and women were torn apart with a snap of a finger. Only a sacrifice by our queen achieved what none had thought possible. An end to the slaughter. Over. The crown had won, and a ban on magic was enacted. Now the people once more believe that their suffering has come to an end. They hope. They dream. But the tides don't change. The barracks. Memories float through their halls like fireflies in a misty swamp. While some of them are pleasant, most of them are not. Save for your friend Bertrand, your comrades shunned you, and your promotion into the ranks of the Wolfguard did not make things any better. Can you blame them? After all, you are the child of Isamu Tahar, the man they have spent the past 8 years fighting. Hey, Tahar, wake up! What in blazes is wrong with you? No i pięknie. Pięknie tu nam się spało. Gdzie ja jestem? No właśnie. Miło się gra. Where am I? Are you serious? What does it look like? O kurczę. Tiara's gardens? Yeah, save for the grapes and the virgins. That is, unless you've hidden any under that bed of yours. You were screaming as if Nor himself was at your throat. Not the best way to make an impression on the new recruits, don't you think? It was that dream again, wasn't it? The nightmare. Yes. Look, I know I've said this before, but you did the right thing back then. Your father, he was a madman. Defying him was the only sane thing to do. Not everyone in the Royal Army seems to agree on that. Well, then they are fools. All they want is a scapegoat, and you, as Isamu Tahar's child, are the best one they got their hands on. Honestly, you shouldn't need me to remind you about that. Ale lubimy usłyszeć takie miłe rzeczy. It wasn't the dream about the cave. It was the one I've been having since I was a child. Ah, that one. Well, what can I say? You're one tormented soul, my friend. But probably that's why we get along so well. Yeah, probably. But still, sometimes I can't help but feel that you still feel guilty about betraying Isamu. Just don't, all right? You did the right thing. A to miło. Jak rozumiem, ścieżki na zielono to są takie dodatkowe dyskusje, które nie popchną naprzód z samej rozmowy, ale warto dowiedzieć się czegoś więcej. Już wiemy, o czym śnił nasz kolega. I że to nie były jednak... A. To be honest... That purity of light cult makes me question if there wasn't truth in what my father said after all. You're talking about the executions. I thought we'd talked about that already. Magic is dangerous, and your father and his rebellion were all the proof for that. We can't just allow mages to run around using their powers as they please. There just need to be limits, rules, and the new laws are just that. A rule set, plain and simple. Those mages, the purity branded, they chose their own fate. They were criminals and murderers.
No to miło. Were they? You're talking about that woman. Yes, they made a mistake, but come on. All the evidence suggested that he killed that merchant. It's tragic, and it must never happen again. But I can't really blame the judges. And also, the law was never perfect to begin with, but it's better than having no law at all. To dalej trochę wątpliwości. I'm a mage too. What if one day they decide that I'm also a defiler? Come on, don't be ridiculous. You're a battle mage of the royal army, of the wolf guard, for heck's sake. And you're not the only one. You use your powers for the greater good, unlike the ones who are being sentenced. Corporal Tahar, I'm sorry, I didn't mean to disturb. What is it? Lord Marshal Angar and General Noria have requested your presence. You and Corporal Carpel are to report to them in the Hall of War as soon as possible. What's it about? I'm not in a position to tell. All right, then. Shall we go together, Tahar? I've been meaning to stretch my legs anyway. Sure. Thank you, boy. You can leave. Of course. Corporal Tahar? Corporal Carpel? You should put some clothes on first. Oh, really? Thanks for reminding me. Otóż to, czekaliśmy na to cały czas. Jak rozumiem... chodź tu. Tobą też możemy zarządzać. No i pięknie. Chociaż... zastanawiam mnie, czy to są częściowo łupy. Raczej nie zdobyte przez nas wcześniej, a szkoda. I znowu to zbieractwo. A może nie było tak psu na budę, tylko ta laska. Trzeba pamiętać, żeby jej następnym razem nie przydzielać naszej tu koleżance. Ubierz ty się. Gdzie ty tu masz? Tu masz na zbroję. Pięknie. Pyk. Pyk. Czego nam brakuje? O, zręczności. Bułat. Zręczności. Niestety tak poskąpiłem tej zręczności. O, wielki miecz. Siły też niewiele brakuje. Ale będzie dobrze. Dobra. Dzierżysz talizman. Talizman. A, niestety tylko tu można by było przypisać. Dobra. Tak jesteśmy chyba wstępnie ubrani. No nie mamy wszystkich rzeczy, które gdzieś się tam przewijały, ale... Okej. Okay, regeneracja punktów. Pasywne. Autoatak. I, no dobra, niech będzie zdrowie, o 4, mamy jeszcze 3 punkty do rozdania, byłbym za tym, żeby dać nam, no właśnie, cios tarczą to było całkiem niezłe, ten coś, na co będziemy mogli zużyć punkty skupienia, tak, dlatego chciałem jakąś taką opcję nam przepisać, to jak widać to się pokrywa z tym, co wybraliśmy tam wcześniej podczas decyzji o stworzeniu naszej postaci, czy kierunek, jaki ma ona tutaj obrać. O, proszę bardzo, na F7 mamy jeszcze księgę zdolności. Cios tarczą, zaklęcia, talenty. Okej, okay. Czyli to wszystko możemy podejrzeć. Fajne jest to zarządzanie. A przypuszczam, że będzie jeszcze lepsze, chociaż cały czas się zastanawiam, ale to dobrze, że teraz no będzie możliwość jeszcze, czy będę nawet zmuszony do tego, żeby przejść to raz jeszcze. I będę mógł wtedy przemyśleć, jak do końca... O, dołączył do imprezy, to chodź, chodź na party. Jak to by mogło wyglądać? Może też bazując na tym, z kim będziemy tutaj biegać, bo widać, że nasz kolega będzie snajperem, łucznikiem, więc jakbyśmy rzeczywiście obrali kierunek łucznika, no to dwóch takich w armii mogłoby sobie średnio poradzić się. A tak, jeden będzie tankiem, niestety nam ta rola wygląda na to, jest przypisana, a drugi może strzelać z dystansu, o ile będzie biegał z nami cały czas. Bo gorzej, jak nam go zabiorą, ale przypuszczam, że ta ekipa będzie się tak od czasu do czasu zmieniać. Ty, Bernard, a ty wziąłeś... Ty, łobuzia, a gdzie nasze łupy wojenne? Tyle. Gdzie ten się schował? Takie to zamki. No właśnie. Opuszczamy. No niestety wygląda na to, że chyba tak. Chociaż... No city of Nortanda evokes as much awe as Greyfell and its guardian keep, the seat of the crown. Built into the Hibernian ruins that once crowned King's Mountain, its walls and towers were made to withstand every foe and army. From the great orcish horde to a swarm of dragons. It was here that the mage wars came to an end, after an unknown rebel warned the crown of your father's planned attack. You remember the battle that followed all too well. Though many soldiers were honored for their bravery, no amount of medals will make you forget the widow's cries at the funeral pyres